Cześć, z tej strony Sarny. Dziś chcę wam przedstawić moje wrażenia na temat remake'u Final Fantasy VII, który w całości ograłem na konsoli PlayStation 4. Wielu fanów, w tym ja, czekało na remake siódmej części Final Fantasy. W przyszłości już dostaliśmy jeden remaster, który miał jedynie podbitą rozdzielczość, ale nie ukrywajmy, ludzie chcieli czegoś więcej, a Square bało się wypuścić odświeżoną wersję gry, bo poprzeczka, jaką musieli pokonać, była zawieszona bardzo wysoko przez fanów. Czy udało im się tego dokonać? O tym chcę wam dzisiaj właśnie powiedzieć. Pamiętajcie, że jest to materiał z moją subiektywną oceną gry. Po pierwszym intro, jakie wita nas po uruchomieniu gry, siłę wzięła nostalgia. Jadący pociąg i cała panorama miasta Midgar, w którym dzieje się cała fabuła pierwszego partu, zrobiła robotę. A my zaczynamy naszą przygodę jako były żołnierz, a obecny najemnik o imieniu Cloud, który wraz z grupą rebeliantów Avalanche udaje się do reaktora Mako w celu jego zniszczenia, gdyż zła korporacja o nazwie Shinra dzięki owym reaktorom wysysa życie z planety, dając jej miastu energię potrzebną do jej funkcjonowania. Tak w skrócie zarysowuje się początek fabuły w grze. Na samym początku gra uczy nas walki i tu się zatrzymaj, bo ten aspekt w grze został zrobiony od zera. W dobie gier, gdzie akcja gra pierwsze skrzypce, nie było miejsca już naturowy system walki. Zamiast tego mamy dynamiczną walkę w czasie rzeczywistym, z opcją spowolnienia rozgrywki i zaplanowania kolejnego naszego ruchu. I muszę wam powiedzieć, że nowy system walki daje radę, tym bardziej, że każda z postaci ma swój unikatowy atak pod trójkątem. I tak na przykład Cloud może zadawać wolniejsze, ale silniejsze ataki, albo przejść w innego stance'a, gdzie ataki będą szybsze, ale za to obrażenia będą mniejsze. Oprócz tego mamy oczywiście specjalne ability i magie, które mogą zużywać nasz pasek ATB. Taki pasek powoli nabija nam się sam, ale możemy przyspieszyć jego wypełnianie, atakując wroga podstawowymi atakami. Samego wroga też możemy wybić z równowagi, uderzać w słabe punkty, bądź atakując go żywiołem, na który jest podatny. Wtedy przez chwilę przeciwnik stoi nieruchomo, a my zadajemy dodatkowe obrażenia. To, co zostało też zmienione i wyszło moim zdaniem na plus, to rezygnacja z losowych starć. Od teraz widzimy przed nami przeciwników, z którymi będziemy walczyć, a sama walka przechodzi płynnie, bez żadnych wczytywań. Ale jak wiadomo, nie samą walką człowiek żyje. Square postarało się o kilka ciekawych minigierek, takich jak przysiady, rzutki czy rozbijanie kwadratowych klocków na czas. Prócz tego, żeby wypełnić świat gry i nieco wydłużyć rozgrywkę w nowym finalu, znajdziemy wyzwania na arenie, gdzie możemy zdobyć naprawdę cenne nagrody w postaci broni, czy też nowych limitów, o których będzie w dalszej części filmu. Oczywiście w nowym Final Fantasy nie zabrakło też zadań pobocznych. Widać też oczywiście w nich lekką biedę, bo zadania są w większości powtarzalne i polegają na przyniesieniu czegoś i przy tym zabiciu jakiegoś moba, który stoi nam na drodze. Całe szczęście zadań nie jest za wiele, więc nie odczuję tu jakiegoś niepotrzebnego grindu, a prócz zadań pobocznych mamy też wyzwania i za każde wyzwanie dostajemy nagrodę. Często są to jakieś materia, więc warto to robić. W wyzwaniach znajdziemy takie zadania jak skanowanie potworów, czy też wykorzystywanie specjalnych ataków w walce. Do tego dochodzą walki z summonami i tu się zatrzymajmy, przy summonach i materiach. Materie pełnią funkcję magii w grze i dzielimy je na różne kolory. I tak na przykład zielone symbolizuje magię żywiołu, fioletowe potrafią podnieść nam nasze życie, czy dać mocniejszy magiczny atak. Oprócz tego mamy jeszcze żółte, dające nam nowe możliwości, na przykład uczenie się ataków od przeciwników, i niebieskie, które dają nam różne efekty, na przykład połączenie z zieloną materią, możemy zarzucić sobie dany żywioł na broń. Najrzadsze są materie koloru czerwonego, które symbolizują summony. Po spełnieniu odpowiednich warunków podczas walki możemy wezwać summona, który wesprze nas w walce, a kiedy jego czas się skończy, bądź osoba, która wezwała summona, zginie, ten rzuci swój najsilniejszy atak i zniknie. Same ataki są bardzo widowiskowe i naprawdę potrafią mocno zranić przeciwników. W grze również zostały przebudowane bronie, gdyż od teraz każda broń ma swój specjalny atak, którego możemy się nauczyć na stałe, używając go w walce około 10 razy. Oprócz tego każda broń ma swój sfery grid, dzięki czemu możemy dodać sobie więcej obrażeń albo zwiększyć swoją obronę, a dzięki temu możemy ustalić, kim nasza postać ma być. Niektóre bronie są nastawione na obrażenia fizyczne, a niektóre na magię od żywiołów. Jak dla mnie jest to świetny pomysł i daje więcej swobody co do użyteczności bohatera w drużynie. Zanim jeszcze przejdziemy do zmian, jakie nastały w fabule, chcę wam szybko opowiedzieć o limit breakach, czyli niezwykle silnych atakach, które możemy wykonać po wypełnieniu odpowiedniego paska. Choć w samej grze nie ma ich za dużo, bo każda z postaci ma dwa limity, tak, nie raz, nie dwa pozwoli to na zakończenie walki.
Oczywiście jak wszystko w tej grze, takie limity mają swoje animacje, które cieszą niezwykle oko. Pasek w Limit Breaku napełnia się tak, że im więcej damage'a otrzymamy, tym szybciej nasz pasek się wypełni. Trzeba też pamiętać, że po walce sam limit się zeruje. Na koniec chciałem porozmawiać o fabule i stronie audiowizualnej, bo ta na pierwszy rzut oka wygląda genialnie. Modele postaci, otoczenia wyglądają nieziemsko. Oświetlenie w grze nieraz miło nas zaskoczy, a same cutscenki to czysta poezja. Square pokazało klasę. Ale, żeby nie było zbyt kolorowo, to zdarzają się małe niedróbki, jak na przykład słynne drzwi od pokoju Clouda, które są rozmazane i wyglądają jakby się nie doczytały. A nie raz, nie dwa w scenach fabularnych będziemy je widzieć. Nie wiem skąd taka decyzja o pozostawieniu tego babola w finalnej rozgrywce. Również od czasu do czasu możemy być świadkami niedoczytania się tekstury, głównie chodzi tutaj o plakaty rozwieszone w grze. Również postacie pobocze są zrobione z mniejszej ilości poligonów, tak samo jak było w przypadku Final Fantasy XV. Idzie się do tego przyzwyczaić, ale mimo wszystko cały czas to boli. Okej, czas pomówić o zmianach w scenariuszu, a ten nie doczekał się ich tak wielu jak myślałem. Fakt, dochodzi tutaj nowy chapter, którego nie było w oryginale, ale jest zrobiony bardzo dobrze i nie widać, żeby był robiony na siłę. Gra dzięki temu dostaje mały wątek, w którym możemy bardziej zżyć się z postaciami drugoplanowymi. Prócz tego dostajemy garstkę nowych postaci, które w mniejszym bądź większym stopniu przyczyniają się do fabuły i naprawdę nie mogę się do tego przyczepić. Gdyby nie jedna postać, która moim zdaniem wyglądem i zachowaniem nie pasuje do tej odsłony. Mowa tu o Roszu, który wyglądem przypomina postać z Kingdom Hearts, a z zachowania bliżej mu do młodego Dantego. Zresztą sam Dante może mu pozazdrościć akrobacji na motorze. Jego wątek jest dość krótki, ale wiemy, że powróci w kolejnych częściach. Prócz niego mamy wtyczkę od Avalanche pracującą dość wysoko w siedzibie Shinry i ułatwi nam dostęp w jednym miejscu w końcowych etapach gry. Największą zmianą fabularną było dodanie duchów, które mają moc wpływania na fabułę, ale o ich znaczeniu dowiadujemy się w końcowych etapach gry, więc nie będę wam tutaj spoilerował. Grając w remake 7 części finala, czułem nostalgię. Wszystko było odświeżone naprawdę w bardzo dobry sposób. Czuję, że niektóre postacie dostały więcej czasu antenowego, jeśli tak mogę to nazwać, a dzięki temu bardziej możemy się do nich zbliżyć. Natomiast to, co się dzieje w ostatnim chapterze, było dla mnie nie do przewidzenia. Square pokazał, że umie w filmiki i pokazuje taki rozpierdziel na ekranie, że w pewnych momentach nie wiedziałem, co się dzieje. Przeplatane były wydarzenia z całej gry, pokazane miejsca oraz zdarzenia, które tak naprawdę są jeszcze przed nami, i jak dla mnie było to super. Tak, wiem oczywiście, że niektórym fanom się to nie podobało, a tym, co nie znają oryginalnej części Final Fantasy VII, musiało nieźle namieszać w głowie. Ale na mnie zadziałało to jak trailer, który pokazuje mi, co nas czeka i że główny wątek i miejsca zostaną jak w oryginale. Grę skończyłem po 40 godzinach, wykonując niemal wszystkie zadania poboczne, minigry czy też wyzwania. Osobiście bałem się, że gra starczy mi mniej więcej na 20 godzin, a dostaję mi dwa razy tyle. Grę również udało mi się splatynować, co przedłużyło moją rozgrywkę niemal dwukrotnie, a po przejściu gry odblokowujemy poziom hard i gra, a raczej walka zmienia się i jest bardziej wymagająca i stawiająca na dobre przygotowanie i strategiczne myślenie. Dzięki temu gra zyskuje przy drugim przejściu, bo choć fabuła jest taka sama, tak walka zmienia się znacząco na plus, dodatkowo na arenach mamy jeszcze dodatkowe wyzwania, w których możemy się sprawdzić. Okej, ode mnie to było wszystko. Moim skromnym zdaniem remake Final Fantasy VII wyszedł bardzo dobrze i nie mogę się doczekać kolejnej części tej historii. Mam nadzieję, że nie przyjdzie nam czekać na to kolejnych 23 lat. A wy co sądzicie o tej grze? Podzielcie się w tym w komentarzu. A teraz trzymajcie się, do następnego, cześć!